Rozdział 25. Gorliwa poprawa całego naszego życia. Bądź czuwającym i pilnym w służbie Bożej, i myśl często, po co przyszedłeś i dlaczego porzuciłeś świat. Czyż nie po to byś żył dla Boga i stał się człowiekiem duchowym? Zagrzewaj się więc do postępu duchowego, wkrótce bowiem otrzymasz nagrodę za swe trudy i nie będzie już wtedy wokół ciebie ani strachu, ani bólu. Teraz troszeczkę popracujesz i znajdziesz wielki odpoczynek, więcej, wieczną radość. Jeśli ty pozostaniesz wierny i gorliwy w działaniu, Bóg bez wątpienia będzie wierny i hojny w zapłacie. Powinieneś utrzymywać silną nadzieję, że dostąpisz nagrody, ale nie powinieneś być nazbyt tego pewny, byś nie popadł w lenistwo lub nie stał się wyniosły. Gdy pewien niespokojny człowiek często szamotał się pomiędzy strachem i nadzieją i pewnego razu zmartwieniem zdjęty upadł w kościele przed jednym z ołtarzy i modlił się, powtarzał w duszy te słowa: — O gdybym wiedział, że wytrwam! Natychmiast usłyszał w sobie bożą odpowiedź: — A gdybyś wiedział, co byś chciał uczynić? Czyńże teraz to, co wtedy byś chciał uczynić, a będziesz całkowicie bezpieczny. I zaraz pocieszony i wzmocniony na duchu, powierzył się Bożej woli i ustało niespokojne wahanie się. I nie chciał ciekawie dochodzić, by wiedzieć, co z nim będzie w przyszłości, lecz raczej starał się szukać, Jaka jest wola Boża miła i doskonała, co do rozpoczęcia i ukończenia wszelkiego dobrego dzieła. Ufaj panu i czyń dobro, mówi prorok, i zamieszkuj ziemię i paś się jej bogactwami. Jedna rzecz powstrzymuje wielu od postępu duchowego i żarliwej poprawy życia wzdryganie się przed trudnościami, czyli trudem zmagania się. Ci bowiem szczególnie przed pozostałymi postępują w cnotach, którzy starają się mężnie pokonywać rzeczy dla siebie bardziej trudne i przeciwne. Tam bowiem człowiek czyni większe postępy duchowe i zyskuje obfitszą łaskę, gdzie bardziej przezwycięża siebie i umartwia w duchu. Lecz nie wszyscy mają równie wiele do pokonania i obumarcia w sobie. W rywalizacji człowiek gorliwy potrafi jednak więcej postąpić w doskonałości, chociażby miał więcej namiętności niż inny bardzo posłuszny, a mniej gorliwy w zdobywaniu cnót. Szczególnie dwie rzeczy sprzyjają wielkiej poprawie życia, a mianowicie. Gwałtownie opierać się temu, do czego natura wadliwie się skłania, oraz żarliwie zajmować się dobrem, którego komuś bardziej brak. Tych rzeczy staraj się bardziej unikać i te pokonywać, które ci się częściej nie podobają u innych ludzi. Na każdym kroku korzystaj z szansy doskonalenia się. Tak, byś widząc dobre przykłady, czy o nich słysząc, zapalał się do ich naśladowania. Jeśli zaś widzisz coś nagannego, strzeż się, byś tego samego nie czynił, lub jeśli kiedyś uczyniłeś, staraj się szybko to naprawić. Jak twoje oko ogląda innych ludzi, tak znów jesteś przez innych zauważany. Jak przyjemnie to i słodko, gdy widzi się gorliwych, pobożnych braci, bardzo posłusznych i zdyscyplinowanych. Jak smutne to i przykre, widzieć ludzi nietrzymających się reguł, którzy nie realizują tego, do czego zostali powołani. Jak to szkodliwe zaniedbać cel swego powołania i skłaniać się do tego, czego nam? Nie powierzono. Wspomnij na podjęte postanowienie i staw sobie przed oczy ukrzyżowanego. Możesz się bardzo zawstydzić po przypatrzeniu się życiu Jezusa Chrystusa, ponieważ jeszcze nie starałeś się bardziej do Niego upodobnić, choć długo byłeś na drodze Bożej. Zakonnik, który ćwiczy się świadomie i pobożnie w najświętszym życiu i męce Pana, znajdzie tam w obfitości wszystko, co pożyteczne i niezbędne dla siebie i nie potrzeba szukać czegoś lepszego poza Jezusem. O gdyby Jezus ukrzyżowany przyszedł do serca naszego, jak szybko i wystarczająco zostalibyśmy pouczeni. Gorliwy zakonnik wszystko, co mu nakażą, dobrze przyjmuje i znoś. Zakonnik niedbały i oziębły ma strapienie za strapieniem i zewsząd cierpi trudności. Brak mu bowiem wewnętrznej pociechy, a zewnętrznej szukać mu nie wolno. Zakonnik żyjący poza dyscypliną naraża się na ciężki upadek. Kto szuka życia bardziej rozluźnionego i ułatwionego, będzie zawsze w kłopotach, bo albo z jednego, albo z drugiego będzie niezadowolony. W jaki sposób postępują tak liczni inni zakonnicy, którzy są dość skrępowani klasztorną dyscypliną? Rzadko wychodzą, żyją w oderwaniu od świata. Najubożej jedzą, noszą gruby ubiór, wiele pracują, mało mówią, długo czuwają, wcześnie wstają, przedłużają modlitwy, często czytają, utrzymują sami siebie we wszelkiej dyscyplinie. Zwróć uwagę na kartuzów, cystersów i mnichów i mniszki różnych zakonów, jak co noc wstają, by śpiewać panu psalmy. I dlatego brzydko byłoby, gdybyś miał w tak świętym dziele się lenić, Gdzie taka rzesza zakonników zaczyna Boga wysławiać. O gdyby nic innego do roboty nie było, jak tylko pana Boga naszego całym sercem i ustami chwalić. O, gdybyś nigdy nie potrzebował jeść ani pić, ani spać, lecz zawsze mógłbyś Boga chwalić i jedynie rzeczom duchowym się oddawać. Wtedy byłbyś o wiele szczęśliwszy niż teraz, gdy służysz ciału z jakiejkolwiek konieczności. Oby nie było tych potrzeb, lecz tylko duchowe orzeźwienia duszy, których niestety dość rzadko kosztujemy. Gdy człowiek dochodzi do tego, że nie szuka swojej pociechy w żadnym stworzeniu, wtedy dopiero Bóg zaczyna mu doskonale smakować i wtedy także będzie w pełni zadowolony cokolwiek się zdarzy. Wtedy ani nie będzie się cieszyć z powodu rzeczy wielkiej, ani też nie będzie się smucił z powodu małej rzeczy, lecz całkowicie i ufnie odda się Bogu, który jest Mu wszystkim we wszystkim, któremu nic oczywiście nie ginie ani umiera. Lecz wszystko dla niego żyje i naskinienie bezzwłocznie mu służy. Pamiętaj zawsze o końcu i o tym, że czas utracony nie powraca. Bez starania się i pilności nigdy nie nabędziesz cnót. Jeśli zaczniesz wpadać w oziębłość, zaczniesz się źle czuć. Jeśli zaś oddasz się gorliwości, znajdziesz wielki pokój i praca wyda ci się lżejsza ze względu na łaskę bożą i umiłowanie cnoty. Człowiek gorliwy i pilny gotowy jest na wszystko. Większa to praca opierać się wadom i namiętnościom, niż pocić się pracami fizycznymi. Kto nie unika małych wad, stopniowo popadnie w większe. Będziesz się cieszyć zawsze wieczorem, jeżeli dzień spędzisz owocnie. Czuwaj nad sobą, pobudzaj się, napominaj sam siebie. I jakkolwiek będzie się rzecz przedstawiała z innymi, ty nie zaniedbuj samego siebie. O tyle postąpisz w duchu. O ile sobie gwałt zadasz. Amen. Koniec napomnień pożytecznych do życia duchowego.